Pokój i dobro. W credo mówimy, że wierzymy w Boga, który jest stworzycielem. Ale jak to jest z tym stworzeniem? Bo Biblia mówi, że Bóg stworzył świat, a nauka mówi o tym, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu. Biblia mówi, że trwało to 7 dni, a nauka twierdzi, że trwało to przeszło 14 miliardów lat. Według Biblii Bóg ulepił człowieka z gliny, a nauka mówi, że człowiek powstał wynikiem procesu ewolucji. Kto więc ma rację? Musimy pamiętać o tym, że kiedy Biblia mówi o stworzeniu świata, to nie próbuje nam przedstawić jakiejś alternatywnej wersji fizyki, bo Biblia nie jest podręcznikiem do fizyki, chemii ani żadnej innej z nauk. Biblia mówi o relacji Boga do człowieka. Mówi o tym, co jest prawdą teologiczną, duchową. Posługuje się przy tym językiem takim, jaki był właściwy autorom przed wieloma wiekami, kiedy o tym pisali. Podobnie nauka nie próbuje opisywać rzeczywistości duchowych, ale bada to, co jest materialne. Innymi słowy możemy powiedzieć, że nauka i wiara poruszają się na dwóch różnych płaszczyznach. Wiara zadaje pytanie dlaczego, pytając o sens istnienia świata. Tymczasem nauka zadaje pytanie jak, pytając o mechanizmy, które działają w tym świecie, które są odpowiedzialne za to, co się dokonuje, co się zmienia. Kiedy więc ktoś pyta mnie, czy Kościół jest przeciwny teorii ewolucji, to odpowiadam, że Kościół ani nie jest przeciwny, ani nie jest za, bo teoria ewolucji jest teorią naukową. A Kościół nie jest od tego, żeby recenzować teorie naukowe. Niech o teorię ewolucji spierają się naukowcy. Podobnie naukowcy nie są od tego, żeby recenzować prawdy wiary. Jeżeli naukowiec twierdzi, że może naukowo dowieść, że Boga nie ma albo chrześcijaństwo się myli, to zwyczajnie wykracza poza swoje kompetencje. Kiedy chrześcijanie mówią o tym, że wierzą w Boga Stworzyciela, to nie opisują mechanizmów, które rządzą tym światem, ale mówią o tym, jaki jest najgłębszy sens istnienia czegokolwiek. Tym sensem jest miłość. Miłość Boga nie trwała tylko 7 dni, ale trwa nieustannie. Dlatego też stworzenie jest procesem ciągłym. I co więcej, nie chodzi tutaj tylko o początek, bo Tomasz z Akwinu mówił, że świat byłby stworzony nawet wówczas, gdy nie miałby początku. Otóż stworzenie według Tomasza z Akwinu nie jest jakąś zmianą. Tomasz pisał, że creatio non est mutatio. Nie jest to zmiana, ale jest to coś, co jest fundamentalnego. Coś, co jest jakby podstawą istnienia świata. Tą podstawą jest właśnie miłość. Myślę, że to jasno pokazuje, że nauka i wiara nie są ze sobą sprzeczne. Poruszając się na odmiennych płaszczyznach, nie mogą się zderzać. A jeżeli kogoś to nie przekonało, to powiem tylko, że autorem koncepcji wielkiego wybuchu, naukowej koncepcji, jest nie kto inny jak ksiądz katolicki Georges Lemaître. I nie został za to spalony na stosie, ale w nagrodę za swoje osiągnięcia został prałatem.